Siemaelo, Radio Anarchia, przebijamy się przez ten prowadzki bełkot w sieci. Dzisiejszy odcinek na temat, czy anarchiści są anarchistki, osoby anarchistyczne są weganami, wegankami, osobami wegańskimi. Zainspirowała mnie do tego odcinek weganka, tak, weganka na siłowni, bo strasznie się tragedia stała, niestety. Alfredo Cospito no przeżył. Przeżył 50 ileś tam w chuj dni głodówki. Niestety się okazało, że zjadł jogurt. Jak mógł zdradzić w ten sposób ruch anarchistyczny? Dlaczego on to zrobił? Przecież zabił w tym momencie 153 tysiące owiec, 450 tysięcy świń i krów. Dziura ozonowa zwiększyła się o 20 tysięcy kilometrów co najmniej. Do tego lasy w Amazonii spłonęły ze wstydu. Jest po prostu zdrajcą anarchizmu, no trzeba to powiedzieć jasno, no. Tak się nie robi. Nie można zjeść jogurtu. Ten, kto je jogurt, to jest po prostu nazistą. Tyle w tym temacie, tak? Także weganie, weganki robią bardzo dobrą robotę. Sam zresztą stałem razem z znajomymi w tak zwanym jakimś tam kwadracie z takimi laptopami. Staliśmy tymi laptopami, podchodzili ludzie, patrzyli, a za nimi nagle znienacka podchodzi jakiś dureń w takiej czarnej koszulce. Zaczynam pierdolić mu tam, że zobaczcie, o ja, tutaj tyle zginęło zwierząt, nie? O ja, to przez to, że ty mięso zjadłeś, nie? On mówi, ten panie, ja mrówkę przez chwilę zabiłem, co mnie to obchodzi w ogóle, nie? O ja, to mrówkę zabiłeś, ty morderco, jak tak można, nie? Jak to się w ogóle... Paranoja, no idź pan w ogóle stąd, wypierdalaj. Pan człowiekiem niezgodny być, nie? Potem siedzę sobie z jakimś typem, wyszedłem w ogóle z tego koła grania z tego, bo to zobaczyłem, że to dla debili jest. Spoko, siedzę sobie. Gadam sobie z jakimś typem, tam on okularki sprzedawał, bo to było gdzieś już nie pamiętam gdzieś nad morzem. A tu ten typ sobie coś tam mówi, tirarira, gadamy, hahahihi. Mówi, no rybkę wczoraj zjadłem. Akurat jedna z osób z tych koła grania z tego tam siedziała. Jak mu zaczęła napierdalać, to typ, depresja prawdopodobnie do dzisiaj. Tak, ocena jakiejkolwiek lewicy, anarchizmu, wiadomo jaka, nie? W takiej sytuacji, że nic tylko do prawactwa się zapisać. Zajebiście. Wiele z was też siedzi gdzieś tam na imprezach. Zaczynasz sobie jeść coś tam. Nagle 5 tysięcy jakiś wegan zaczyna ci napierdalać, że to oni... O, i o co tu chodzi? Oni są lepsi. Oni są lepsi. Wiele z osób z was idzie do anarchizmu i do lewicy i do wegan, żeby poczuć, że oni lepsi są, nie? I że czasami ja coś tam mówię radykalnego, ktoś tam mówi, to jest faszyzm. A ja mówię, my nie jesteśmy jak faszyzm, jesteśmy jeszcze gorsi. Jak to my gorsi? My jesteśmy dla nich lepsi, nie? Lepsi są po prostu. Ci, którzy jedzą, uważają się za lepszych niż ci, co nie jedzą. Nie jedzą wegańskich potraw. Taka jest prawda, tak? Także trzeba powiedzieć jasno. Alfredo Cospito powinien zostać rozstrzelany. W wielkich męczarniach powinien teraz tą sprawę po prostu przeboleć. Jest to kompletny skandal, no co tutaj powiedzieć, no. Także no, trzymajmy się razem, bądźmy weganami. Sam weganizm jest fantastyczną sprawą. Działa wtedy dla ziemi, dla środowiska, dla zwierząt, tak? Bo ich nie zabijasz ty, zabija je twój kolega wtedy. I co? No i trzymajmy się razem w naszym wegańskim kręgu. Nie wpuszczajmy oczywiście nikogo do nich. Aha, szczególnie nie wpuszczajmy niewegan do ruchów ekologicznych i do ruchów prozwierzęcych, takich jak pasta na przykład. No bo przede wszystkim w baście nie możesz jeść mięsa. No to jak jeść mięso w baście, to jesteś zdrajcą ojczyzny. Śmierć wrogom ojczyzny generalnie. Także niech żyje anarchia, niech żyje weganizm, niech żyje to, że jesteśmy lepsi od innych ludzi. Nie znają się po prostu, no. Tyle. Pa, pa.